Jesteśmy na placu budowy, gdzie trwają prace związane z przebudową i modernizacją ulicy wokół rynku. Mieszkańcy na pewno czekali, nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy, którzy przejeżdżali przez rynek, gdyż w ostatnich latach sypał się mocno asfalt, wypadały dziury, myśmy je tylko łatali. Czekaliśmy na środki pomocowe z zewnątrz, które pomogą nam zrealizować tą inwestycję i na przełomie roku 2016-17 w ramach projektów Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tego zadania. Nasz kosztorys początkowy to kwota prawie 1 600 000, ale po przetargu, który odbył się na wiosnę tego roku, cena tej pracy to 820 tysięcy złotych. Nawierzchnia będzie zrobiona z dwóch części. Jedna część rynku, tam gdzie będą miejsca postojowe dla autobusów i dla samochodów osobowych, będzie wykonana z kostki granitowej, natomiast pozostała część będzie pokryta asfaltem. Ja jestem świadom, że na dzień dzisiejszy te prace są uciążliwe i dla mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w obrębie rynku, jak również tych, którzy przez rynek przejeżdżając. No ale trudno, nie ma innej możliwości, jak właśnie chcąc jeździć po rynku i wykonywać takie prace, muszą być utrudnienia. Harmonogram tych prac przewiduje okres 3 miesięcy i planujemy zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału. Myślę, że jeśli będzie pogoda sprzyjać, nie będzie jakichś zjawisk, które by nam utrudniały, to w tym czasie te prace zostaną zakończone. Również na terenie gminy jest realizowana duża inwestycja, budowa nowego mostu na rzece Białej na drodze Pławna-Bruśnik. Tutaj zadanie wykonuje starostwo powiatowe. Koszt tej inwestycji ponad 4 miliony złotych. I z tym wiążą się również pewne utrudnienia dojazdu do Bruśnika. I moja prośba i prośba starosty o wyrozumiałość w tym temacie, aby jeździć drogami, które są wytyczone, wyznaczone do objazdu, nie jeździć skrótami, gdyż no to może doprowadzić do tego, że zniszczymy własne drogi, te, które są drogami przeznaczone do przejazdu o mniejszym tonażu. Natomiast główny przejazd to jest przez Kąśną Dolną, Kąśną Górną w kierunku Siekierczyny. To jest objazd do Bruśnika. Wartość tych wszystkich inwestycji, które zostały wykonane na przełomie 2016, a zwłaszcza w 2017 roku, to prawie 10 milionów złotych. Część oczywiście większa po stronie starostwa powiatowego, które realizuje zadania na terenie naszej gminy, jak również środki pomocowe, które nam pomagają realizować potrzeby w tym zakresie na terenie dróg gminnych.